Wieś Uzdowo położona jest 14 km na północ od Działdowa, na pograniczu między Pojezierzem Mazurskim i Niziną Mazowiecką. 13 lipca 1410 roku przechodziły tędy wojska króla Jagiełły, które maszerowały na Grunwald. W roku 1919 na mocy traktatu wersalskiego ta miejscowość wraz z całą Działdowczyzną została przekazana Rzeczypospolitej. Dlatego też stała się miejscowością, która leżała najbliżej pól Grunwaldu, które znalazły się poza polską granicą. Z tego tytułu w centrum miejscowości w dwudziestoleciu międzywojennym postawiono pomnik grunwaldzki. Pomnik obrazuje bitwę grunwaldzką, ale tą pierwszą, też nazywaną przez Niemców bitwą pod Tannenbergiem. Tannenberg jest to niemiecka nazwa w Histenberg, a jak wiemy w 1410 roku bitwa rozegrała się między Grunwaldem i Stenbergiem. Różni tą bitwę nazywali, my Grunwaldem, oni Tannenbergiem. Niemcy nawiązali w 14 roku do nazwy Tannenberg. W pierwszej bitwie przegrali ze Słowiańszczyzną. W drugiej bitwie powetowali sobie zwycięstwo nad Rosjanami i mimo, że druga bitwa bezpośrednio pod Tannenbergiem się nie odbywała, to nazwali ją bitwą pod Tannenbergiem. Również w roku 1914 Uzdowo ze względu na swoje przygraniczne położenie stało się miejscem bardzo istotnej bitwy w całej operacji tannenberskiej. Armia Samsonowa weszła praktycznie na teren Prus Wschodnich w granicach 20 sierpnia, dopiero 20 sierpnia. I nie weszła, tak jak pierwotnie zakładano, między Nidzicą a Szczytnem, gdyż tam lasy napiwockie, dość duże połacie lasów, utrudniały zdecydowanie tej armii postępy w pochodzie na północny zachód. Rozszerzyła swój front aż na Działdowo, bo tutaj, od tej strony, teren był bardziej wolny. To niewątpliwie panika, jest sytuacja dramatyczna. Dowództwo 8 Armii, generał Max von Prittwitz i jego szef sztabu Waldersee proponują wycofanie, czyli ewakuację Prus Wschodnich. Oczywiście to rodzi zagrożenie paniki, eksodusu. Wyobraźmy sobie kilkaset tysięcy ewakuowań z Zawisły, ludzie, sprzęt, zwierzęta, czyli przedsięwzięcie traumatyczne, które może mieć wpływ na losy Prus Wschodnich. Walki graniczne w tym rejonie rozgrywały się już dużo wcześniej, bo chociażby 5 sierpnia na przedmieściach Działdowa pojawiły się dwie dywizje rosyjskiej kawalerii, które próbowały wedrzeć się na teren Niemiec celem zniszczenia połączenia kolejowego między Działdowem a Nidzicą. Jednak tego dnia padał deszcz i ta niewielka rzeka, Działdówka, przybrała tak na sile, że rosyjskie dywizje miały pewien problem z przedarciem się przez bagniska, które otaczają tą rzekę. Równocześnie niewielkie oddziały niemieckie, które broniły Działdowa, świetnie odpierały ataki rosyjskich żołnierzy. Rosjanie pojawili się w tym terenie za dwa dni, bo 7 sierpnia w okolicach niedalekiego Kozłowa przekraczają niewielką rzekę Nidę i tam udaje im się wysadzić dwa kamienne wiadukty oraz spalić stację kolejową na stacji w Kozłowie. Tym samym osiągnęli swój cel, zniszczyli połączenie kolejowe między Działdowem a Nidzicą. Jednak w odczuciu głównego dowodzącego, generała Samsonowa, działania tych dwóch dywizji kawalerii były bardzo chaotyczne, nie dokonały dostatecznego rozpoznania. Dlatego też dowodzący nimi, generał Lubomirow, dostał ostrą reprymendę od swojego szefa. Na terenie Działdowa i jego okolic znajduje się przynajmniej kilkanaście pomników, które przypominają bitwę pod Tannenbergiem. Jednak największym założeniem cmentarnym jest ten obiekt położony przy ulicy Grunwaldzkiej. Początkowo pochowanych było tutaj zaledwie 25 niemieckich żołnierzy, którzy zginęli w roku 1914. Ale potem to miejsce nazwano Gajem Bohaterów i postanowiono, aby poszczególne pojedyncze mogiły z różnych pobojowisk wokół Działdowa ekshumować, a ciała tych żołnierzy złożyć w tym miejscu.
Trzeba powiedzieć, że po obydwu stronach, w obydwu korpusach, pierwszych, tak samo rosyjskim, jak i w korpusie niemieckim, gro stanowili niestety Polacy. Dzisiaj się mówi, czy po cmentarzach, że leżą tutaj Niemcy, prawda, z I wojny światowej. W tych grobach znaleźć by można wielu polskich żołnierzy poległych w tych walkach. Pierwszy korpus formowany był w Warszawie. Tak jak powiedziałem wcześniej, gro stanowili Polacy i Litwini. Szósta dywizja kawalerii stacjonowała w Ciechanowie. Tam była również formowana. Po stronie niemieckiej, tak jak już powiedziałem, cały pierwszy korpus to był korpus pruski. Wszystkie pododdziały, wszystkie pułki nosiły numerację pruską. Pierwszy pułk pruski, drugi pułk pruski, czy pierwszy pułk artylerii pruski, kawalerii pruski, wszystkie w nazwie nosiły pruskie. Tam żołnierzami byli w większości Mazurzy, ale również i Litwini z terenów północnej części plus wschodnich. Dziś powinniśmy na te cmentarze spojrzeć troszkę inaczej. Pomnik lotników w Działdowie związany jest poniekąd z bitwą pod Tannenbergiem, bo postawiony jest w miejscu, gdzie pochowano żołnierzy obrony krajowej, którzy w roku 1914 bronili Działdowa przed nacierającymi Rosjanami. Jednak jego legenda związana jest z rokiem 1915. Otóż miano pochować w tym miejscu dwóch pilotów, a właściwie pomnik ten poświęcony jest dwóm pilotom, którzy zestrzelili się nad Działdowem. Nasz historyk dr Piotr Bystrzycki znakomicie wywiódł, że w istocie były to dwie niezależne katastrofy samolotów wojskowych, rosyjskiego i niemieckiego. One pełniły funkcje rozpoznawcze, prawdopodobnie nie posiadały nawet uzbrojenia, a więc ci piloci nie mogli się zestrzelić nad Działdowem, natomiast w tym samym mniej więcej czasie rozbili się. Jednak, aby nadać pewnej dramaturgii wydarzeniom pierwszowojennym, wśród miejscowej ludności utarła się taka legenda, że tych dwóch pilotów zestrzeliło się w jednej walce i na pomniku napisano bardzo ważną inskrypcję. Za życia wrogowie, w obliczu śmierci równi. Tym samym pomnik niejako pośmiertnie pogodził dwie zwaśnione strony. Jednak przy tym pomniku warto też wspomnieć o udziale lotników w bitwie pod Tannenbergiem. Paul von Hindenburg powiedział tuż po zakończeniu działań wojennych, że gdyby nie lotnictwo, nigdy nie odniósłby zwycięstwa tutaj w Prusach Wschodnich w bitwie pod Tannenbergiem. Tak naprawdę samolotów w czasie bitwy pod Tannenbergiem przede wszystkim używano do rozpoznania, do sprawdzenia, co dzieje się na liniach wroga. Niemcy wykorzystywali samoloty, sterowce fenomenalnie. Trochę gorzej było po stronie rosyjskiej. Strona rosyjska nie była dość dobrze przygotowana do I wojny światowej, jeśli chodzi o użycie lotnictwa. Generał Żyliński, który odpowiadał za działania w Prusach Wschodnich, nie przykładał żadnej wagi do rozpoznania lotniczego. Nie zorganizował nawet żadnej siatki wymiany informacji, jakie przychodziły od lotników. Korpusy Samsonowa weszły na teren Prus Wschodnich, jeśli chodzi o Działdowo. Zajął je 22 sierpnia generał Artamonow ze swoim pierwszym korpusem. Wskutek działań wojennych Działdowo uległo ogromnym zniszczeniom. Nie ucierpiało może tyle w efekcie samych walk między żołnierzami rosyjskimi i niemieckimi w sierpniu i później w listopadzie 1914 roku, ile w efekcie ostrzałów artyleryjskich. Na ironię zakrawa fakt, że największe zniszczenia spowodował ostrzał artylerii niemieckiej właśnie w czasie walk pod Tannenbergiem, czyli tego epizodu związanego z walkami pod Uzdowem. Kiedy Niemcy, uznając, że wieża kościoła ewangelickiego jest punktem obserwacyjnym żołnierzy rosyjskich, którzy okupowali wtedy Działdowo, prowadzili bardzo intensywny ostrzał tego punktu obserwacyjnego. A że pociski padają wszędzie, to w efekcie centralna część miasta, rynek, przyległe ulice, kościół, ratusz uległy ogromnym zniszczeniom.
Co to był za pierwszy ten korpus? Jego zadanie w zasadzie było zupełnie inne. Korpus został zmobilizowany, sformowany w Warszawie. Sporo w nim było żołnierzy polskich, żołnierzy litewskich, nawet pułki gwardyjskie litewskie wchodziły w skład tego korpusu. I przeznaczony on był w zasadzie w składzie 9 Armii Rosyjskiej do ataku na Poznań i dalej na Berlin. Natomiast żeby ta kampania poznańsko-berlińska mogła w ogóle wypalić, trzeba było zrobić od strony Rosjan patrząc porządek w Prusach Wschodnich. W związku z tym pierwszy korpus generała Artamanowa został oddelegowany do drugiej armii generała Samsonowa i stanowił w tej armii całą lewą flankę zabezpieczającą od zachodu postępy wojsk rosyjskich. Bano się troszeczkę od strony zachodu, dlatego że niedaleko były twierdze w Grudziądzu, w Toruniu, bardzo mocno uzbrojone, posiadające spore ilości wojska, które w każdej chwili mogły w zasadzie zaatakować. Stąd ta flanka bardzo mocno broniona przez generała Artamonowa, którego zadaniem było przede wszystkim utrzymać się w Działdowie, nie ruszając się nigdzie dalej, bronić Samsonowa od tej strony. W pierwotnym założeniu Lidzbark, popularnie nazywany Welskim, leżał daleko poza linią działań frontowych Bitwy Tannenberskiej. Jednak w wyniku decyzji podjętych przez generała Samsonowa, który rozciągnął linię frontu na prawie 110 km, również to miasteczko znalazło się w zasięgu walk. Już 22 sierpnia, 15 km na zachód od Lidzbarka, starła się 15. Dywizja Rosyjskiej Kawalerii z 5. Brygadą Landwehry, która maszerowała na te tereny z okolic Brodnicy, dążąc z odsieczą oddziałom walczącym już w tym regionie. Wydaje się, i tak strategzy i historycy mówią, że Rosjanie lepiej wykorzystaliby te dywizje kawalerii, gdyby umieścili je bardziej w czole swojej armii, czyli na przedzie, a nie w flance bocznej. Kawaleria jako bardziej taka lotna, bardziej ruchliwa, lepiej bojem sprawdziłaby, co dzieje się na froncie. Samsonow nie wlazłby w ten sposób, być może w pułapkę, w którą w rzeczywistości pod Tannenbergiem wszedł. Grupa Milmana to 5. Brygada Obrony Krajowej, tak zwanej Landwehry. Generał Milman to był w zasadzie rezerwista, to był emeryt, ale bardzo solidny generał, bardzo solidnie wykonujący swoje obowiązki. Wsławił się dość mocno zdobyciem Lidzbarka, bo po drodze niestety miał Lidzbark. Walką na bagnety opanował Lidzbark, opanował również przeprawę przez rzekę Wel i zajął pozycję w okolicach Małej Turzy. Nie ma co ukrywać, że podbicie tego miasteczka w dniu 25 sierpnia przez Brygadę Landwehry, a więc Obrony Krajowej, brygadę złożoną z ochotników, często mieszkańców tych terenów, bardzo mocno podniosło morale tej grupy. Dokładnie znajdujemy się 3 km od Lidzbarka, kilometr za Ciborzem, plus minus. Znajdujemy się w miejscu, w którym mniej więcej zaczynał się początek frontu, początek działań pruskich. Za nami jakieś 100, 200, 300 metrów stała artyleria. Czyli za tym polem kukurydzy dokładnie, gdzieś tam. Dokładnie za nami, mniej więcej między nami, a między drzewami. Przed nami z przodu stała piechota. Czyli po drugiej pruska. Stronie drogi między Lidzbarkiem a Działdowem. No nie dokładnie, bo to mniej więcej jakieś 200 metrów, 300, może 400 od nas przed nami stała właśnie piechota. Aha. I tutaj właśnie mniej więcej w tym miejscu, z tego punktu zaczęła się ofensywa wojsk pruskich. Oczywiście, jak pokazuje nam mapka sytuacyjna, Lidzbark był tylko jednym z kilku miejsc, w których, że tak powiem, rozpoczął się front. Koło przed Leutenburgiem, czyli gdzieś tutaj będzie Cibór. Tak, nie? I tu będzie ofensywa wzdłuż linii kolejowej. Ona w rzeczywistości też leciała trochę inaczej. Ona leciała nad linią, na tej mapie. Dzisiaj nie ma. Nie, nad nami jest, za nami jest linia kolejowa. Natomiast fizycznie wyglądało to tak, na bardziej szczegółowej mapie, wyglądało to trochę inaczej. Tak? Wojska były bardziej tutaj znajdowały się, natomiast na tamtej mapie znajdowały się one bardziej tutaj, za linią kolejową, tak? Aha. Ta mapa jest dokładniejsza, pokazuje nam dokładne usytuowanie wojsk, miejsce artylerii, miejsce piechoty i miejsce, jak oddziały podążały.
niemieckie dowództwo generalne podejmuje decyzję o nierozczłonkowywaniu armii, nieoddawaniu prowincji i o zmianie dowództwa. Po zmianie dowództwa w 8 Armii postanowiono jednak odeprzeć siły rosyjskiego przeciwnika tu na terenie Prus Wschodnich. Postanowiono bronić tej prowincji. Niemcy jednak stwierdzili, że najpierw rozprawią się z jedną rosyjską armią, a potem przejdą do drugiej. I tak na początek postanowiono wzmocnić osamotniony 20. Korpus generała von Scholza. W 1890 roku niezwykle ważny dla Niemiec polityki wojskowy von Moltke wygłasza w Reichstagu ważne przemówienie. W tym przemówieniu mówi on, że przyszła wojna, taką przewidywał, która wybuchnie między na pewno dwoma wrogimi sobie blokami wojskowymi, będzie długa, będzie krwawa, zaangażowanych w nią będzie wiele państw i przewidywał również, że ważna dla tej wojny będzie szybkość przemieszczania się wojsk. Taką szybkość dawało właśnie linie kolejowe. Pierwszy korpus generała von François z okolic Gąbina miał zostać przewieziony koleją przez Iławę na pierwszą linię frontu w okolice Uzdowa, Działdowa, Montowa, tak aby oskrzydlić lewe skrzydło rosyjskiej armii i zmierzyć się z pierwszym korpusem rosyjskim dowodzonym przez Artamonowa. Natomiast 17 korpus dowodzony przez Mackensena i pierwszy korpus rezerwowy von Belowa powinny udać się na południe w kierunku na Biskupiec, Olsztyn i w tych okolicach zmierzyć się z siłami rosyjskimi. Początkowo ładowane wagony korpusu pierwszego pod Bystruciem, właśnie na wielu stacjach, bo tego się nie dało zrobić na jednej stacji, w tamtym rejonie, miały być rozładowywane w okolicach Kisielic, w okolicach Jabłonowa. Później stwierdzono, że jednak jest to za daleko od frontu i przybliżono ten rozładunek i w konsekwencji rozładowywano pierwszy korpus na stacjach od Montowa do Rybna, czyli Montowo, Hartowiec, Rybno. Na tych stacjach korpus pierwszy się rozładowywał. Na zwycięstwo pod Tannenbergiem miało wpływ wiele czynników, ale jednym z nich bardzo ważny była właśnie kolej, gęstość linii kolejowych, szybkość przemieszczania się, a u Rosjan niestety była to pięta Achillesowa, też jedna z kilku, które zadecydowały niestety o ich klęsce. Jak dużo trzeba było wagonów, żeby taki jeden korpus przewieźć? Powiedzieć trzeba tylko jedno. Liczący prawie 51 tysięcy ludzi, nie licząc koni, sprzętu, armat, korpus, potrzebował 6010 wagonów do swojego przewozu. Licząc tak po 40 parę wagonów na jeden pociąg, wychodzi 140 pociągów. Tutaj szef kolei pruskich spisał się dość dobrze, bo w miarę płynnie korpus został przewieziony w rejon przeznaczenia, czyli na teren Działdowszczyzny. Jest taka teoria i wydaje mi się, że bardzo słuszna, że Rosjanie mieli doskonałych wywiadowców, po części też pewno jakichś tam płatnych, którzy informowali o przemieszczaniu się wojsk. To też bardzo ważne było to, żeby nie zatrzymywać się na stacjach, tylko wojsko było rozładowywane w lasach. Zatrzymywały się pociągi między stacjami i tam żołnierze wyładowywali się i przechodzili dalej już na swojej pozycji pieszo. Pierwsze wyładunki zostały na terenie Działdowszczyzny dokonane już 25 sierpnia i pod oddziały pierwszego korpusu niemieckiego dowodzonego przez generała von François znalazły się na Działdowszczyźnie na jej skrajnych zachodnich rubieżach. I tak pierwsza dywizja tego korpusu, a dwie dywizje korpus miał, została rozlokowana pomiędzy jeziorem Rumian a jeziorami Tarczyńskim i Grondy, po drugiej stronie Welu, w terenie zalesionym dosyć. Druga dywizja tegoż korpusu poszła bardziej na południe i została rozlokowana w
okolicach wioski Kiełpiny. Natomiast do pierwszego korpusu dołączono grupę generała Milmana, który od Brudnicy szedł w kierunku Lidzbarka i wiedział, że już będzie należał do pierwszego korpusu François. Plan zakładał, że 25 do wieczora wszystkie pododdziały pierwszego korpusu będą już rozładowane i atak, natarcie na Uzdowo, stąd w planach nazwa bitwy pod Uzdowem, nastąpi o 4 rano 26 sierpnia. Niestety nie wszystkie pododdziały pierwszego korpusu dotarły w tym czasie na miejsce przeznaczenia. Generał von François, którego oddziały dopiero wyładowywały się z eszelonów w okolicznych stacjach przy linii kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem, nie był skory do atakowania Rosjan. Ale naciski z głównodowodzących Hindenburga i Ludendorffa sprawiły, że jednak François uległ i wysłał 2 dywizje piechoty do tego, aby zaatakowały Rosjan okopanych w okolicach Żabin i miejscowości Koszelewy. I w ten sposób przekroczyły oddziały rzekę Wel i pierwsza dywizja, która najbardziej od północy forsowała Wel, zajęła miejscowość Tuczki. Tam miała za zadanie przede wszystkim ochronić mosty, most kolejowy, 2 mosty na południe od Tuczek, 1 most drogowy na północ od Tuczek. Zaatakowali i Tuczki zdobyli. Odezwała się obrona rosyjska z Żabin, gdyż wysunięta obrona obejmowała pas Żabiny, dalej Koszelewy i Pośnica. To był wysunięty taki punkt obrony generała Artamonowa. Tak jak powiedziałem, oni za Welsi nie przedostawali z uwagi na to, że tam trudna była obrona. Bronili się tutaj w tym miejscu. W związku z tym generał von Konta, dowódca pierwszej dywizji, stanął w miejscowości Tuczki i czekał na swojego kolegę z drugiej dywizji, który miał zająć Koszelewy. Koszelewy były zresztą bronione, ale o 10 Koszelewy były już w rękach niemieckich. Generał von Falk już był. Za wielką cenę Niemcy zdobyli te 2 miejscowości, jednak kiedy generał François przybył na pierwszą linię frontu, widząc za jaką cenę zdobywają jego żołnierze te miejscowości, poprosił głównodowodzących o wstrzymanie natarcia. Generał von Hindenburg i generał Ludendorff nie wyrazili zgody na opóźnienie natarcia, które miało się rozpocząć już 26 o 4 rano. Rozpoczęło się ono dość później, bo w granicach godziny 12-13 i to po dwukrotnym daniu rozkazu przez Hindenburga generałowi François. No jakoś przełamał to jego nieposłuszeństwo i rozkazem o godzinie 12, ażeby wojska ruszyły o godzinie 13 już do natarcia. Absolutnie nie zezwalał na żadną inną opcję. O 11.30 generał von François wydał swój rozkaz, w którym określił właśnie kierunki natarcia. I tak, pierwsza dywizja dowodzona przez generała Konta miała zaatakować od strony Żabin przez Myślęta na Uzdowo. Tu wzdłuż drogi od stacji Gralewo w kierunku właśnie na Uzdowo. Bardziej na południe z miejscowości Koszelewy w kierunku Turzy Wielkiej miała atakować druga dywizja generała von Falka. Natomiast dla generała Milmana i jego 5. Brygady Armii Obrony Krajowej wytyczono atak na Płośnicę i z kolei z Płośnicy bądź na Skurpie, bądź na folwark Tynowo. To już później w zależności od sytuacji. Docelowo natomiast miał być Burkac. Dowódca pierwszego korpusu rosyjskiego, który zajmował Uzdowo, generał Artamonow, uważany był przez swoich kolegów za karierowicza, ale jak mówią badacze tematu, była to trochę opinia krzywdząca. Sołżenicyn w swojej książce wspomina, że Artamonow swoją szybką karierę, zajmowanie kolejnych stanowisk, również otrzymywanie orderów, medali, zawdzięczał swojemu dobremu wykształceniu. To był człowiek, który
był bardzo odważny, jeżeli nie widział nieprzyjaciela. Kiedy Rosjanie zasięgnęli troszeczkę języka, on troszkę stracha dostał, ale nie za bardzo. Dlatego, że ten język niemiecki wprowadził Rosjan troszkę w błąd. Bo z tego języka oni wysnuli wniosek, że generała Artamonowa nie atakuje jeden korpus niemiecki, a atakują go trzy korpusy niemieckie. Nastąpiła jakaś taka dezinformacja Rosjan ze strony Niemców. Generał Artamonow miał powiedzieć, no i co z tego, że trzy korpusy, każdy po kolei i tak pokonam. No taka jego bufonada troszeczkę. Krokodyl Nilowy, taką nosił ksywę, był znanym w Rosji, można powiedzieć, w dzisiejszym pojęciu celebrytą. Odbył wiele podróży po Afryce, jego niemalże awanturnicze przygody w XIX jeszcze wieku stworzyły wokół niego taki nimb prawdziwego poszukiwacza przygód. Ale tak naprawdę dowódcą wojskowym był miernym, bardzo złym i to już wcześniej wyszło w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej. Z jedną brygadą potrafił przy 12 kilometrów na przykład pokonywać przez całą dobę. Nie atakowany przez żadnego nieprzyjaciela, więc no to jest, świadczy o jego fachowości. Natomiast ze względu na jakąś sławę i prestiż, jaką się cieszył, a także uznaniem ze strony cara, to zawsze powierzano mu takie stanowiska dowódcze, w tym przypadku dowództwo pierwszego korpusu rosyjskiego, które dosyć było takim stanowiskiem bardzo znaczącym i wiele prestiżu mu przydawało. W armii rosyjskiej pełnił funkcję oficera do specjalnych poruczeń. Także jego misją były częste podróże, podróżowanie, bycie w drodze. Od Mandżurii po Europę zjeździł prawie wszystkie kraje europejskie, ale jego misją nie była walka, prowadzenie walki. A tu dostał dowodzenie nad wielkim, potężnym pierwszym korpusem, który miał zająć Prusy Wschodnie i odciąć 8 Armii drogę odwrotu za Wisłę. Artamonow tak naprawdę wielokrotnie gubił się w swoich decyzjach, był przerażony tym, co się dzieje, prosił co chwila generała Samsonowa o pomoc, ale Samsonow naciskał na niego, często nie raz i nie dwa dawał ostre reprymendy, aby Artamonow wykonywał jego rozkazy. Do generała Samsonowa generał Artamonow składał meldunki, iż stoi jak skała pod tym Uzdowem, a de facto jego korpus był już w bardzo głębokim odwrocie, chaotycznym, de facto uciekał z pola bitwy. I Samsonow, gdy stwierdził w końcu ten fakt, a jednocześnie znał treść wcześniejszych meldunków Artamonowa o tym, jak to wspaniale jest, jak wspaniale tam walczy, po prostu odwołał go ze stanowiska dowódcy pierwszego korpusu. Druga sprawa, on był człowiekiem bardzo religijnym i zamiast pobudzać swoich żołnierzy w sposób troszeczkę patriotyczny bardziej tego, to latał z ikonami i błogosławił swoje pododdziały, które ani nie podnosiły morale, a tym bardziej siły ognia jego pododdziałów. 26 sierpnia, kiedy wojska niemieckie zbliżały się nieuchronnie do pozycji zajmowanych pod Uzdowem, Artamonow nie mógł znaleźć spokoju. Postanowił zwizytować swoich żołnierzy. Przyjechał tu do Uzdowa, zaparkował swój samochód za gotyckim kościołem pamiętającym jeszcze przemarsze wojsk króla Jagiełły. Kiedy wysiadł z samochodu, pojawił się dowódca oddziałów zajmujących Uzdowo, który oprowadził go po pozycjach. Opis tego momentu jest dość sielankowy. W niektórych domostwach paliły się lampy naftowe, wszystkie obory, stodoły zajęte były przez żołnierzy, przez ich konie. Dojechały w końcu kuchnie polowe, na które czekano 2 dni, dlatego żołnierze gotowali sobie posiłki, raczyli się nimi. Obrazek wyglądał na dość sielankowy. Tylko gdzieniegdzie, na okopach poza miejscowością, słychać było pracę kilofów, pogłębiano okopy, przygotowywano się do kolejnego szturmu. Rosjanie natomiast wycofali się z tych wysuniętych na zachód punktów i zajęli obronę pomiędzy Uzdowem, Turzą Wielką i Skurpiem. Ten pas, to była ich zachodnia flanka obrony tego korpusu. Była jeszcze i flanka wschodnia, która rozłożyła się między Uzdowem, Szenkowem i Filicami. Łącznie pas niewielkiej szerokości, ale korpus liczący 50 tysięcy ludzi, więc tam od wojska było dosyć gęsto i wcale Niemcom nie było łatwo przełamać obronę pierwszego korpusu rosyjskiego.
Artamonow uspokajany był przez swoich żołnierzy, że są gotowi do obrony. Jednak do końca, do momentu ataku, Artamonow nie znalazł spokoju. A potem prawdopodobnie wydał w najmniej oczekiwanym dla wszystkich momencie bitwy rozkaz odwrotu. Został zdjęty 28 tuż po zdobyciu Działdowa, jeszcze przez generała Samsonowa. Na jego miejsce powołany został generał Sirelius, jeden z dwóch fińskich generałów będących na usługach armii carskiej. Majątek w Myślętach został zajęty w dniu 26 sierpnia przez oddziały 1 Korpusu, które wyładowywały się wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Gdańsk, która oddalona jest od tego miejsca jakieś 4 do 5 km. Po zajęciu stacji w Gralewie oddziały przemaszerowały przez Myślęta, by uderzyć na Uzdowo. Jednak 26 atak nie nastąpił. Oddziały zatrzymały się i zajęły pozycje wyjściowe. Dowódca, generał von François, który był dość krnąbrną, specyficzną postacią, cały czas opóźniał atak na Uzdowo, dopóki nie będzie miał zapewnionego pełnego komfortu bojowego. Zabrakło 3 batalionów piechoty, zabrakło kawalerii, zabrakło trochę artylerii, ale przede wszystkim zabrakło kolumn amunicyjnych, a wiadomo, bez amunicji żadna walka tutaj nie ma racji bytu. W nocy z 26 na 27 sierpnia do sztabu 8 Armii Niemieckiej dociera długo wyczekiwana wiadomość. Szturm na Uzdowo będzie o 4 rano w dniu 27 sierpnia. Jeżeli przyjrzymy się terenowi działań, to cała prawa strona rzeki Wern była zalesiona. Nadleśnictwo Kostkowo, lasy lidzbarskie, z tej strony trudna bardzo do obrony przez Rosjan. Natomiast lewa strona bardzo odkryta. Teren widoczny dość daleko. Niewielkie pagórki, ale teren widoczny bardzo daleko. Teren idealny, przeznaczony dla artylerii. Jemu tej artylerii jeszcze brakowało. Ta artyleria jeszcze cała do niego nie dotarła. Nie dotarły kolumny transportowe. W związku z tym decyzja o wstrzymaniu tego natarcia była ze wszech miar celowa. Ona później wyszła na dobre, bo ta artyleria, jak się później okaże, była bardzo, bardzo potrzebna. Dowódcy postanawiają osobiście nadzorować działania prowadzone nad Uzdowem. Ludendorff, Hindenburg i Hoffmann wsiadają do samochodu i przyjeżdżają w te tereny. Ich miejsce dowodzenia jest po drugiej stronie miejscowości w okolicach jeziora Dąbrowa Wielka, gdzie z odległości 7 km obserwują, co będzie działo się w Uzdowie. Czekają na atak swoich wojsk. Jednak kiedy przychodzi godzina 4 rano i ma rozpocząć się natarcie, całe pole walki milczy. Nad polem zalega jeszcze gęsta noc. Dopiero o godzinie 4:30 nad Uzdowem rozrywają się pierwsze pociski. W ich blasku można zobaczyć, gdzie ukryli się rosyjscy obrońcy. Dopiero w świetle rozrywających się bomb widać ich okopy. Ostrzał artyleryjski, niemieckiej artylerii, szczególnie artylerii ciężkiej, która ulokowała się pomiędzy Gralewem a Koszelewami. W tym rejonie. Ostrzał był dość gęsty. Dość powiedzieć, że jedna bateria, a to jest odpowiednik kompanii piechoty, miała za odcinek tylko 200 metrów. Na tak potężny, ta ziemia tam była zryta. Widok jest przerażający. Masa ludzkich ciał jest wyrzucana w powietrze. Zasieki, broń, ziemia, ludzkie ciała, wszystko jest przemieszane ze sobą. Jak podają opisy, ziemia przestaje już drżeć, ziemia zaczyna się kołysać. Zmasowany atak artylerii niemieckiej trwa prawie godzinę. Do huku dział dochodzi też artyleria rosyjska, która jednak jest dużo słabsza i ma mniej trafień w pozycje niemieckie. Po tym godzinnym, zmasowanym bombardowaniu von François daje rozkaz do natarcia. I wtedy z pozycji wyjściowych wyruszają w kierunku Uzdowa szarże niemieckiej piechoty. Wtedy z tych zmasakrowanych okopów odzywają się działa karabinów maszynowych. Strzelcy zaczynają strzelać do nacierających szarży niemieckich.
sprawiło to zdziwienie na pewno obserwatorów, bo przecież tak zmasowane bombardowanie nie mogło zostawić tam nikogo przy życiu. Parę minut po piątej dowódca pierwszego korpusu von François otrzymał meldunek, że Uzdowo zostało zdobyte. Była godzina troszeczkę po piątej rano. W związku z tym generał dał rozkaz do ataku 2. Dywizji i brygadzie generała Milmana. Wojska ruszyły. Niestety meldunek okazał się fałszywy. Uzdowo nie zostało jeszcze zdobyte, ale wojska do ataku poszły. Von François z surową miną obserwował pole walki i ze spokojem wysyłał kolejne oddziały swojego wojska do szturmowania Uzdowa. To on musiał zwyciężyć, a oni posłusznie słuchali jego rozkazów i ginęli. Von François wiedział, że musi zwyciężyć, inaczej czekał go sąd polowy za niewykonywanie rozkazów, ale on był pewny swego, wiedział, że po zdobyciu Uzdowa będzie mógł ruszyć wprost na Nidzica, aby okrążyć Rosjan, którzy nie będą mogli wycofać się do zaboru rosyjskiego. Około godziny 11 Uzdowo zostało zdobyte. Zdobywcy wkroczyli do Uzdowa. To, co zobaczyli w miejscowości, sprawiło, że nie jeden z niemieckich żołnierzy był przerażony. Tak naprawdę cała miejscowość płonęła, a ulice wypełnione były ciałami Rosjan. Wielu z nich dogorywało, z porozrywanymi wnętrznościami, z podrywanymi kończynami prosili o dobicie, prosili o łyk wody. Co więcej, po ziemi snuł się gryzący, bardzo nieprzyjemny w zapachu dym. Bardzo szybko zlokalizowano przyczynę tego swądu, którym wypełniona była cała wioska. Okazało się, że w piwnicach, w zwalonych fundamentach domów płonęły ludzkie ciała żołnierzy, którzy tam szukali ratunku, albo cywilów, którzy nie uciekli z wioski. Widok był przerażający, dlatego zdobywcy po pierwszej chwili radości z odniesionego zwycięstwa bardzo szybko uciekali ze zmasakrowanego Uzdowa. Tutaj na zdjęciu widzimy, jak dworzec płonie. Prawdopodobnie zdjęcie to zrobiono po południu dnia 27 sierpnia 14 roku, gdyż widzimy na zdjęciu żołnierzy niemieckich. Mogli oni dopiero po godzinie 11 być w Uzdowie, bo tak o tej godzinie zostało zdobyte. Ja widzę, że tu są żołnierze niemieccy na samochodach, na Oplach bodajże, prawda? No samochody wyglądają dość ciekawie, na pewno są oficerskie. Niewykluczone, że na tych zdjęciach jest dowództwo pierwszej dywizji, która pierwsza weszła do Uzdowa. Jest niewykluczam wcale, że być może jest sam generał von Konta, dowódca pierwszej dywizji. To jest całkiem ciekawe, to jest całkiem możliwe. Na pewno są to sztabowcy. Po zwycięstwie pod Uzdowem krnąbrny dowódca pierwszego korpusu niemieckiego generał von François triumfował. Wiedział, że nie będzie sądzony za swoje niesubordynacje, za niesłuchanie rozkazów głównodowodzących. Ale szybko po tym, jak ucieszył się zwycięstwem pod Uzdowem, do jego uszu dotarły wiadomości z innych odcinków frontu, gdzie żołnierzom dowodzonym przez niego już tak dobrze nie poszło. Uzdowo, no poszło to zdobycie dość gładko, o tyle bardziej na południu, pod oddziały pierwszego korpusu miały większe kłopoty. Największe w zasadzie miał generał Milman, który z Płośnicy ruszył na Rutkowice, zdobył Rutkowice, ale bardziej na wschód napotkał silny opór wojsk rosyjskich, a jednocześnie od południowego zachodu ruszyły pod oddziały 24. Dywizji Rosyjskiej, wchodzącej w skład 1. Korpusu Rosyjskiego, dowodzone przez generała Duszkiewicza. Pod oddziały te zaatakowały i generał Milman musiał się natychmiast cofnąć do Rutkowic, z trzech stron otoczony wojskami rosyjskimi. Tam Rosjanie byli w natarciu. Dlatego też generał von François, który planował od razu spod Uzdowa uderzyć tą drogą na Nidzica, aby zamknąć okrążenie za Rosjanami, musiał część swoich sił przerzucić na pomoc tym, którzy walczyli w okolicy Turzy Wielkiej, Skurpia, Płośnicy, aby wzmocnić tamte oddziały. W tym czasie również kłopoty miała i druga dywizja piechoty generała von Falka. Oni mieli odcinek walki dosyć wąski. Jak na całą dywizję liczącą prawie 20 tysięcy ludzi, odcinek niecałych 5 kilometrów
w sumie do ataku, to był troszeczkę wąski. Oddziały swoje kierunki marszu krzyżowały, zrobił się troszeczkę bałagan tutaj, jeśli chodzi o wojska niemieckie. Jeden z batalionów wszedł w gęstą mgłę, to była godzina 5 rano, więc mgła jeszcze była dość mocna i po opuszczeniu doliny i mgły natknął się na bardzo ostry ostrzał wojsk rosyjskich, wpadł w panikę i zarządził odwrót. Odwrót zarządził oczywiście cały pułk. Natychmiast powstała troszeczkę panika. Oddział, który był łącznikiem między 2. Dywizją a Brygadą Milmana, czyli 10. Pułk Strzelców Konnych, taką panikę wpadł, że uciekł aż pod Montowo. To jest dość daleko, to nasza Sachartowiec za Rybno, do Montowa. On później wrócił na teren walki, niemniej jednak obrazuje to, że wojska rosyjskie stanowiły dość mocny opór i nie było tak wcale łatwo w tej bitwie wojskom niemieckim atakować. Tymczasem von François, który chciał wspierać swoich żołnierzy walczących na Działdowszczyźnie, zobaczył kolejne dziwne zjawisko. Rosjanie, którzy przed chwilą rozwijali swój atak, zaczęli się wycofywać. Zadziwiony patrzył na odwrót rosyjskich żołnierzy, którzy tak naprawdę byli o krok od zwycięstwa w tym regionie. Generał Duszkiewicz, który zaatakował generała Milmana, już o 10 otrzymał rozkaz od generała Artamonowa, że ma się wycofać do Działdowa. I to był też błąd, duży błąd wojsk rosyjskich, bo gdyby wspomóc generała Duszkiewicza, losy Korpusu Pierwszego Rosyjskiego potoczyłyby się zupełnie inaczej, a niewykluczone, że potoczyłyby się również inaczej losy całej drugiej armii generała Samsonowa. Dlatego, że odcięcie od południowych rubieży nie byłoby tak szybko możliwe, a generał Samsonow szybciej zorientowałby się, że jest osaczony, że jest w pułapce. Von François nie miał wątpliwości. Zaczął wysyłać większość swoich sił w kierunku Nidzic, tą drogą, aby zamknąć pierścień okrążenia na tyłach drugiej armii generała Samsonowa. Bo jak wiemy, od północy pozostałe korpusy 8 armii zeszły na południe i stworzyły obronę w rejonie Biskupca, Olsztyna, Olsztynka, Mrągowa. Natomiast w ten worek, który stworzyły oddziały niemieckie, szedł Samsonow ze swoją armią, nie wiedząc o tym, a jego zadaniem było przede wszystkim odcięcie 8 armii od Wisły. Więc ponaglany przez Żylińskiego pchał się w pułapkę, którą mu Niemcy zastosowali. Natomiast potrzeba było zamknąć ten worek od południa, odciąć generała Samsonowa od tyłów, od dowozu, od zaplecza, od transportu, od żywności, od tego, co armii w czasie walki było najbardziej potrzebne. W tym celu właśnie pierwszy korpus został skierowany na teren Działdowszczyzny, ażeby marszem na wschód odciąć generała Samsonowa od zaplecza. Rozkaz generała Artamonowa, który kazał wycofać się swoim żołnierzom, bojąc się okrążenia po klęsce pod Uzdowem, sprawił, że François świętował swój triumf. Jego pierwszy korpus sprawił, że lewe skrzydło armii Samsonowa przestało istnieć. 28 rano rozpoczęły się dalej walki. Z tym, że tu już walki były niewielkie. 28 o godzinie 11.45 zostało zdobyte Działdowo. Natomiast wojska rosyjskie, można powiedzieć, wycofywały się w wielkim popłochu. To była wręcz już ucieczka. Dość powiedzieć, że jeżeli o 11.45 zostało zdobyte Działdowo, to wojska 1. Dywizji i wojska generała Szmytała, czyli 78. Brygada Obrony Krajowej, o 21.00 były już w Nidzicy. Przeprawy na rzece Działdówce wypełniły się rosyjskimi taborami. Panował tu ścisk, zgiełk, chaos. Często dochodziło do bijatyk między żołnierzami, którzy próbowali przepchać swój oddział na drugą stronę rzeki. Klęska pierwszego korpusu rosyjskiego była przeogromna. Tak zakończyła się bitwa pod Uzdowem, która trudno powiedzieć, że była epizodem wielkiej bitwy sześciodniowej pod Tannenbergiem.
W zasadzie i historycy, i strategzy, taktycy, znawcy wojskowości stwierdzają, że gdyby nie bitwa pod Żdowem, czyli bitwa na terenie Działoszczyzny, do zwycięstwa pod Tannenbergiem by nie doszło. Opisuje to również w swoich pamiętnikach, w swoich wspomnieniach sam generał von François, twórca tego zwycięstwa na terenie Działoszczyzny. Opisuje on to w ten sposób, że wojska jego miały jedno słowo na sercu. Była to miłość ojczyzny. Tutaj mówi o tym jego lokalnym patriotyzmie. To bitwa pod Uzdowem zadecydowała o zlikwidowaniu lewego skrzydła nacierającej armii generała Samsonowa. Możemy powiedzieć, że ta bitwa była jedną z kilku decydujących o klęsce tej potężnej armii rosyjskiej, która wtoczyła się niczym walec na tereny Prus wschodnich.